sparring Tartan Volley Team Lubin, ciężki bój młodzików o finał Dolnośląskiej Ligi, a także tradycyjnie relacje z pierwszego zespołu prowadzonego przez Patryka Duflo. Przekazujemy Państwu kolejny odcinek Siatkarskie Zagłębie i zapraszamy do wspólnego oglądania. Zaczynamy od seniorów i meczu 19. kolejki Plus Ligi, w którym Miedziowi bez większych problemów i zgodnie z założeniami ograli BBTS Bielsko-Białą 3-0. Ekipa Miedziowych zwyciężyła m.in. solidną i agresywną zagrywką. MVP meczu został okrzyknięty kapitan gospodarzy Michał Masny. Zespół Patryka Duflo już w pierwszym secie zaaplikował rywalom mocną zagrywkę. W tym elemencie gry głównie brylowali atakujący Łukasz Kaczmarek i Estończyk Robert Techt. Gospodarze wygrali 25-22. W drugim secie rywale zupełnie zostali odrzuceni od siatki, a miejscowi szarżowali praktycznie z każdej pozycji. Dobry akcent w zespole gości dał środkowy Maciej Skowroński, który niejednokrotnie napsuł nerwów miedziowym. W elemencie bloku, ale Kuprum sukcesywnie zdobywało punkt za punktem, zwyciężając 25-15. W trzecim secie Miedziowi dobrze prezentowali się w strefie przy siatce. Rywale nie potrafili znaleźć sposobu na skuteczne bloki gospodarzy i silne zagrywki. Kuprum wygrało 25-18 i cały mecz 3-0. Zagraliśmy od początku to, co chcieliśmy zagrać, taktycznie zagraliśmy bardzo mądrze. Michał prowadził bardzo też mądrze grę, zresztą to dostał nagrodę MVP, to chyba najlepiej świadczy. Mecz pod kontrolą. Mi się wydaje, że Bielsko nie zagrało tego, co może zagrać. Ułatwiło nam tylko to zadanie. Graliśmy agresywnie zagrywką, tak jak założyliśmy. Włączyliśmy ich największe żądła w ataku. Nie mieli przyjęcia, grali na piłkach wysokich. Blok obrony, jesteśmy jedną z najlepszych drużyn w lidze, więc wykorzystywaliśmy kontry i wszystko się ułożyło po naszej myśli. Ale trenerze, wspinanie się do tej pierwszej szóstki nie jest łatwe i łatwe nigdy nie było, a przed Wami niełatwe konfrontacje. Teraz jeszcze na wyjeździe. Jak psychicznie przede wszystkim przygotować się do tego, aby na spokojnie wejść w te mecze? Nie ma jednej recepty, jak przygotować się na to psychicznie. My musimy pracować nad swoimi mocnymi stronami przede wszystkim, a i poprawiać te, które nie idą. I ja tylko mam nadzieję, że zdrowie nam dopisze, bo pierwsza runda nas strasznie sponiewierała i teraz wracamy, powiedzmy, do swojego podstawowego składu i miejmy tylko nadzieję, że zdrowie nam pozwoli grać. A jak to wyjdzie, nie wiemy, zobaczymy. No, oczywiście będziemy chcieli się odgryźć za porażki z tymi zespołami, z którymi przegraliśmy w pierwszej rundzie i tyle. Kolejny przeciwnik to rywal z najwyższej półki. W ramach 20 serii spotkań Kuprum zmierzyło się na wyjeździe ze złotym medalistą Plus Ligi z poprzedniego sezonu. Zaksa Kędzierzyn-Koźle nie pozostawiła złudzeń. W trzech setach podopieczni Andrea Gardiniego grali pewnie Kuprum Lubin 3-0. Mieliśmy swoje szanse na pewno. Na pewno wydaje mi się, że nie zasługowaliśmy na porażkę 3-0, bo walczyliśmy przede wszystkim ten drugi set, bo naprawdę prowadziliśmy wysoko, ale skończył się ten set dla nas porażką, tak samo trzeci set. No też przegrywaliśmy za to wysoko, doszliśmy do 24-23, mieliśmy piłkę na po 24, niestety nie udało się. No taki sport, musimy grać dalej, na pewno bardzo się ciężko grać tutaj na tym terenie. No przyjechaliśmy do Mistrza Polski, ale pokazaliśmy, że potrafimy walczyć. No niestety nie udało się nawet wygrać seta. Ale myślę, że po części jakoś możemy być zadowoleni z tej gry. No tak, wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie. Praktycznie każdy set w końcówkach się rozstrzygał. Najbardziej cieszy to, że w tym drugim secie, mimo że wysoko przegrywaliśmy, udało nam się dogonić i wygrać go. Cieszymy się, że wygraliśmy 3 punkty z ciężkim przeciwnikiem. Myślę, że każdy z nas chce wygrywać i przyjeżdżamy na każde spotkanie, czy to jest Zaksa, czy to są Kielce, czy to każdy inny zespół. Jedziemy po zwycięstwo, nie jedziemy zagrać meczu, nie jedziemy po to, żeby mecz się odbył, tylko jedziemy po to, żeby wygrać to spotkanie. No niestety, nie udało się. No,
Zaksa myślę, że dzisiaj no, nie zagrała jakiejś swojej, nie wiadomo jakiej siatkówki i była na pewno w naszym zasięgu, chociaż to, żeby zdobyć jakiś punkcik, secik. No niestety mówię, no nie udało się, co zabrakło, no to myślę, że też no, warto spytać trenerów, oni to też oglądali na spokojnie z boku też mi było łatwiej. No ja tyle co skończyłem mecz, emocje na boisku i tak dalej, też tak na szybko nie mogę powiedzieć czemu, co i jak. No myślę, że na pewno swoje szanse mieliśmy, no ale mówię, nie udało się. Ciężko jest zaskoczyć, są tam każdy przed meczem ma jakieś założenia. Czasem się to sprawdza, czasem nie. Zazwyczaj wychodzi tak, że połowa się sprawdza, połowa nie. Lubin ma bardzo dobrych zawodników i z nimi zawsze się ciężko gra. Bardziej cieszy do zwycięstwa. Zawsze jest coś do poprawy i na pewno będziemy to poprawiać na następnych treningach. No ciężko mi powiedzieć, no, tak mówię, na gorąco bardzo ciężko mi powiedzieć. No, myślę, że zagrywaliśmy dobrze, jak na drużynę mistrza Polski i naprawdę drużynę, która ma bardzo dobrych przyjmujących, to radziliśmy sobie fajnie tej zagrywce i odrzucaliśmy, graliśmy w obronie, graliśmy w bloku. No parę jakichś tam błędów było, czy to w obronie, czy to w bloku jakieś tam piłki, ale no myślę, że mówię, na spokojnie trzeba przeanalizować to spotkanie, wyciągnąć wnioski i skupić się już na kolejnym meczu z trudnym rywalem, z Krąbę. Po starciu z mistrzem przyszedł czas na konfrontację we własnej hali z wicemistrzem Polski Skrą Bełchatów. Niestety dla Miedziowych goście wywieźli z hali RCS 3 punkty. To drugie ciężkie spotkanie w maratonie z czołówką plus ligi. Przed Miedziowymi mecz 22 kolejki, w którym na wyjeździe zmierzą się z Zawierciem. Po emocjach związanych z Plus Ligą przenosimy się na parkiet Gimnazjum nr 1 w Lubinie, gdzie amatorski zespół siatkówki Tartan Volley Team Lubin zaprosił do gry kontrolnej sąsiadów z Zamiedzy, czyli Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Amator Błogów. Spotkanie rozegrane na parkiecie Gimnazjum nr 1 było przede wszystkim przyjacielską rozgrywką, ale także okazją do korygowania własnych błędów. Dzisiejszy sparing ma pokazać tylko to, że kochamy siatkówkę, bawimy się razem. Bez żadnych większych emocji, po prostu pograć, pobawić się, spędzić miło czas. Małymi krokami na początku, a teraz stawiacie coraz większe te kroki. Jest zespół solidny, tworzycie solidną drużynę, macie jednolite stroje, bierzecie udział w rywalizacji, poważnej rywalizacji, pokazujecie się w Polsce. Czy tak właśnie wyobrażaliście sobie gdzieś późniejszą przyszłość, jeżeli chodzi o siatkówkę? Bo wiadomo, kochacie to robić, ale jeżeli możecie rywalizować, to również dlaczego nie? Na początku wyobrażaliśmy sobie po prostu, żeby się zebrać, pograć razem, pobawić, ale z każdym treningiem, każdą wartością dodaną, która była na treningu, stwierdziliśmy, że dlaczego nie? Warto spróbować, warto się pokazać, warto powalczyć. Robić dalej to, co kochamy. Ogólnie z ekipą z Głogowa znamy się z Ciechanowa. W tamtym roku, jak graliśmy na Mistrzostwach Polski w Ciechanowie, też się między innymi z nimi spotkaliśmy. Tam się wymieniliśmy numerami i tak dłuższy czas gdzieś tam się zbieraliśmy, żeby do tego doszło. No i się w końcu udało, nie? W końcu się udało, ale głównie sparing gramy po to, żeby gdzieś tam sprawdzić swoje możliwości, zobaczyć na jakim poziomie jesteśmy my i oni. Także fajnie, że się spotkaliśmy dzisiaj. Wynik oczywiście schodził na plan dalszy. Najważniejszą kwestią było doskonalenie techniki. Wspaniale w polu zagrywki spisywał się Krzysztof Lewicki. Piotr Rewak i Adam Pietrzak straszyli solidnymi uderzeniami na skrzydle, a pod siatką brylowali Dariusz Zdobylak, Paweł Szabelski czy Maciej Jaroni. Piłkę wystawiał kolegom Przemysław Cedro. Wielokrotnie tartanowcy zdobywali później punkt. Na przyjęciu Przemysław Napora i Marcin Czukiewski stanowili silny punkt lubińskiej ekipy. Na koniec przedstawiamy Państwu relację z konfrontacji młodych siatkarzy. Rozgrywki półfinałowe w Lidze Młodzików mają za sobą półmetek. Pierwszy zespół Kuprum Lubin prowadzony przez Daniela Dłużniakiewicza podejmował w zespole szkół sportowych SPS Chrobry Głogów i MKS Olawię Oława. Obie konfrontacje były przez Lubinian zwycięskie, ale do łatwych nie należały. Zwłaszcza inauguracyjny mecz drugiej kolejki, w którym Kuprum 1 Lubin podejmowało podopiecznych Norberta Śrona. Na solidne zagrywki miedziowych Głogowianie odpowiadali skutecznymi atakami ze skrzydeł. Pierwszy set był grany na przewagi. 22-25 zwyciężył SPS. Druga część meczu odbywała się w podobnym tempie. Lubinianie zachowali zimną krew i wygrali 25-23.
Tiebreak był niezwykle ciężki dla obu ekip. Ostatecznie ekipa Daniela Dłużniakiewicza wygrała 15-12. Zapytany o największą trudność w tej konfrontacji przyjmujący Karol Sikora odpowiedział: wydaje mi się, że dwóch tych skrzydłowych i ich mocna zagrywka flotem. Drugi turniej półfinałowy grupy K Kuprum Lubin zakończyło meczem z Oławą. Bez większych problemów nasi siatkarze ograli rywali 25-20 i 25-17. 25 lutego Kuprum 1 Lubin rozegra trzecią półfinałową kolejkę. W Oławie ich rywalem będą zespoły Chełmca Wałbrzych, a także miejscowej Olawii. Młodzieżowymi rozgrywkami zamykamy ten odcinek Siatkarskiego Zagłębia. Tradycyjnie życzymy Państwu wielu wspaniałych siatkarskich emocji.